Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję myszki gamingowej firmy ART. Jest to myszka AM80, znana także jako Gaminger. Można śmiało powiedzieć, że w budżetowej ofercie firmy ART jest to myszka najbardziej zaawansowana myszka dla graczy. Kosztuje około 30 zł, czyli całkiem niewiele. Natomiast wykonana jest jak na tę kwotę dość solidnie. Myszka wyposażona jest w sensor optyczny, maksymalne DPI to 2400. Nie mamy oprogramowania, natomiast mamy aż 6 przycisków. Na początek przypomnę wam takie podstawowe cechy. Zacznijmy od kabla. Jak pamiętacie poprzednią myszkę, czyli Game Mastera 2, tą trochę tańszą, wyglądającą jak Bloody V5, tam kabel był po prostu gumowy w takim dziwacznym zabezpieczeniu. Tutaj mamy już typowy oplot, nie najwyższej jakości, ale jest to mimo wszystko oplot, który bardzo solidnie zabezpiecza ten kabel. Kabel ma ponad 1,5 metra długości, zakończony jest takim dość fajnym wtykiem USB, o dziwo nawet pozłacanym. W tym teście zrobimy sobie także pomiar częstotliwości próbkowania, okaże się z jaką prędkością ta myszka się komunikuje z komputerem. No w tanich myszkach te częstotliwości próbkowania na ogół bywają dużo niższe niż 1000 Hz. No zobaczymy jak będzie tutaj. Jak widzicie myszkę już podłączyłem, mam tutaj też takie podświetlane logo, taki samolot i czerwony sensor optyczny na dole. Cztery warianty DPI, jest to 800, 1600, 2000 i 2400, przełączane za pomocą tego przełącznika DPI. Ale dobrze, może tak po kolei. Pokażę wam wszystkie przyciski. Przyciski główne, lewy i prawy. Posłuchajcie sobie jak one pracują. Powiem wam, że w tym przypadku jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ponieważ te przyciski są i ciche, i wciska się je naprawdę lekko. To jest ogromny plus. Oczywiście nie mamy tutaj żadnych przełączników Omrona, za tą cenę nie ma co się spodziewać cudów. Natomiast patrzmy dalej. A jeśli chodzi o użytkowanie rolki, no to jest taka, powiedzmy, standardowa. Działa także jako przycisk. Mamy też przycisk do zmiany DPI. Jest mały i nawet dość cichy. Tak więc przycisk do DPI działa dość lekko. Jak się przyjrzycie, tutaj w środku mamy taką kolorową diodę. W tej chwili jest niebieska, teraz jest zielona, taka jasna niebieska i wyłączona. To nam właśnie mówi o wartościach DPI, dzięki temu możemy się połapać. No nie jest to co prawda tak za bardzo widoczne, ja może jeszcze troszeczkę zmniejsza oświetlenie. Jeśli gramy po ciemku, no zobaczcie, trzeba myszkę odpowiednio nakierować, wtedy to widać. Lepiej gdyby to były jakieś diody, takie bardziej widoczne na powierzchni myszki, no ale dobrze, że jest jakakolwiek podpowiedź, ponieważ w takich tanich myszkach czasami nie mamy żadnego wskaźnika DPI. Jak zobaczycie, troszeczkę też przebija nam tutaj przez te boczne przyciski. Natomiast z drugiej strony już nic nie zobaczymy, ponieważ tu mamy sam plastik. No dobrze, kontynuując, jeśli chodzi o te przyciski, to mamy jeszcze dwa konfigurowalne przyciski tutaj po boku. Które powiem wam, tak klikają dość głośno, wciska się je lekko. To co mi się nie spodobało, to że jak widzicie są z takiego bardzo śliskiego plastiku i ten palec jednak po tych przyciskach troszeczkę się ślizga. Natomiast jeśli chodzi o samo umiejscowienie tych przycisków, to zobaczcie. Jest naprawdę przemyślane i fajne. Co do samych materiałów. Górę mamy w matowym wykończeniu. To jest taki dość przyjemny materiał. Dzięki temu dłoń leży na myszce pewnie i też za bardzo nam się nie poci. Rozmiar myszki bym zakwalifikował do takiej wagi średniej. Czyli nie jest to ani myszka wyjątkowo mała, ani też taka największa, z jaką miałem do czynienia. Tutaj z boku mamy błyszczący plastik. No, na mnie jakość tego plastiku nie robi dużego wrażenia. Wydaje mi się, że jest to po prostu taki najzwyczajniejszy plastik. Tutaj też mamy troszeczkę takiego plastiku dookoła. I mamy fajną taką gumowaną powierzchnię, która stawia duży opór. Właśnie po to, żeby nasz kciuk tutaj sobie spoczął, żeby poprawić przyczepność dłoni do tej myszki. To akurat sprawdza się naprawdę fajnie. Generalnie dłoń na myszce leży dobrze. Jak widzicie, nie jest ona profilowana pod gracza praworęcznego, ale mimo wszystko jest przeznaczona dla graczy praworęcznych. Właśnie z tego względu, że tutaj mamy tą powierzchnię gumowaną oraz dodatkowe przyciski. Z takich dodatkowych ozdobników mamy tutaj obwódkę rolki, napis Six Buttons Gaming Mouse, logo firmy ART,
ten właśnie podświetlany taki samolot, myśliwiec, no i te takie delikatnie podświetlane elementy przy zmianie DPI. Natomiast patrząc od spodu, mamy tutaj dużą białą plakietkę, sensor optyczny i ślizgacze. Jeśli chodzi o te ślizgacze, no to powiem Wam tak, jest lepiej niż w tej tańszej myszce, natomiast do takich pełnych ślizgaczy z myszek gamingowych z tej wyższej półki, tutaj mi jeszcze sporo brakuje. A jeśli chodzi o jakość tych ślizgaczy, no nie spodziewajmy się, że będą się ścierały nie wiadomo jak długo, ponieważ są dość miękkie i są takiej naprawdę no, budżetowej jakości. Dlatego, żeby takiej myszki bardzo szybko nie zniszczyć tych ślizgaczy, wymagana jest dobra podkładka pod mysz. Na blacie na pewno szybko się zedrą. I ok, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, cechy myszki i ten wygląd. Ogólnie wrażenia jakościowe, jak na cenę 30 zł, robi naprawdę niezłe. Wydaje mi się, że wykonana jest całkiem solidnie, jak za takie pieniądze. Częstotliwość produkowania tej myszki? No cóż, bez rewelacji. A prawdę mówiąc, bardzo, bardzo kiepsko. Jedynie 125 Hz na poziomie myszek biurowych. Sensor okazał się być odrobinkę precyzyjniejszy niż w myszce Game Master 2, natomiast jeszcze daleko mu do ideału. No i moi drodzy, podsumowując testy myszki AM80 Gaminger firmy ART, no to powiem Wam, że w przeciwieństwie do modelu Game Master 2, który był raczej rozczarowaniem, nie zaskoczył mnie niczym pozytywnie, ten model myszki kosztujący zaledwie 10 zł więcej, czyli jakieś 30 zł, zaskoczył mnie dość pozytywnie. Jak na taką cenę jest naprawdę nieźle. To znaczy tak, jeśli chodzi o sensor, to jest on dokładnie ten sam co w modelu Game Master 2. Też mamy próbkowanie tylko na poziomie 125 Hz, natomiast ten sensor może tutaj nam dać 2400 dpi zamiast 1600, dlatego ta czułość myszki jest trochę większa, jest to odczuwalne. Także myszka ma lepszą rolkę, nie lata ona na boki aż tak bardzo jak w tamtym modelu. Ma lepsze pokrycie głównej części myszki, bardzo fajną powierzchnię antypoślizgową, no i takie dość funkcjonalne, dość ciche przyciski. No i oczywiście też kabel w oplocie, co jest dość dużym plusem. Czyli ogólnie moim zdaniem, jak za te trzy dyszki, no to myszka warta kupienia, ponieważ powinna Wam trochę posłużyć i to na takim całkiem dobrym poziomie. Jeśli miałbym wybierać pomiędzy Game Masterem 2 a tą myszką, mimo wszystko, pomimo sentymentu do Bloody V5, brałbym jednak tego Gamingera. Dołożymy 10 zł, a mamy większy spokój, dużo lepsza jakość wykonania większości elementów, sensor przeciętny, no ale cóż, za 30 zł nie spodziewajmy się Avago 9800. No dobrze, to na tyle jeśli chodzi o ten film. Więcej poczytacie sobie jeszcze w recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Tam macie także dokładne zdjęcia oraz linki do sklepów. Jeśli byście chcieli sobie tą myszkę od razu zobaczyć w sklepach, nawet kupić, no to zapraszam, można to tam wyłowić w najlepszych cenach. No i to tyle. Dzięki Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!